Witajcie serdecznie. Jakub Kulik dla fansportu.pl. Jest z nami Michał Królik, popularny Matrix. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, na początek, przed takimi ważnymi informacjami, o których sobie tutaj obgadamy, pewnie chciałbym podsumować ten twój rok 2021, bo też dużo się działo, troszeczkę nowa dyscyplina też dla ciebie, starty w boksie, więc jak ty sobie podsumujesz ten twój 2021 rok? Jeśli chodzi o rok 2021, uważam, że nawet był mocnym i aktywnym startem, bo już z samego początku roku, w styczniu stoczyłem pierwszą walkę w boksie i w lutym, podejrzewam, pod koniec lutego stoczyłem drugą walkę w boksie, także uważam, że ta formuła też mi odpowiadała, bo lubię boks, dobrze się w nim czuję, dlatego też fajnie, że Artur mi załatwił możliwość startu właśnie na galach bokserskich u Tomka Babilońskiego. Następnie miałem start w Mistrzostwach Polski Pro-Am. To był też taki start półzawodowy, o pas do wygrania były pieniądze i to było na takiej etapie drabinkowym, że 8 najlepszych z Polski zamknęła się drabinka i po prostu na tej zasadzie był turniej. No a potem co, miałem wyjazd na Puchar Świata, przegrałem tam w pierwszej walce, no i później były Mistrzostwa Świata, również tam odpadłem po wyrównanej walce z zawodnikiem, który wygrał całe Mistrzostwa Świata. No i na koniec miałem walkę o pas Mistrza Polski w KFN. Także naprawdę solidny ten rok, a ostatnia walka naprawdę mocny pojedynek i efektownie zakończony. Także 2021 rok to był dobry rok. No to fajnie to zakończyłeś, tak? 2021 to był dobry rok, no i zapowiada 2022 też pewnie fajnie. Natomiast ja ci zapytam o te starty w boksie. Czy to jest też taka decyzja spowodowana tym, że chcesz być cały czas w startach, tak ustaliliście z menadżerem, że nie chcesz po prostu czekać, tylko chcesz walczyć? Bo jednak tych za dużo pojedynków w kickboxingu no na ten moment w Polsce nie można oczekiwać. Tak, oczywiście na tym etapie, jak wtedy żeśmy rozmawiali z Arturem, jakie były czasy, że ta pandemia wszystko pokrzyżowała i w ogóle nie było startów w kickboxingu. Wtedy Artur wyszedł z propozycją właśnie walk bokserskich. Przystałem na to, bo mówię, że nie chcę, że tak powiem, zardzewieć i no cały czas być w treningu, cały czas w walkach. Dlatego też wzięliśmy te walki. No ale jeśli chodzi o kickboxing, no to wiadomo, jest teraz już lepiej, jeśli chodzi o nasz rynek, ale wiadomo, że jeszcze dużo brakuje, żeby było tych walk dużo więcej w kickboxingu. Właśnie w czym jest problem, jeśli chodzi o kickboxing w Polsce? Bo coraz, no, może nie coraz więcej, źle się też sformułowałem, ale część zawodników z tego kickboxingu stara się szukać i próbować swoich sił w MMA. Uważasz, że taki jest trend po prostu na rynku, czy za mało jest organizacji stricte pro kickboxerskich? Wydaje mi się właśnie, że ten trend MMA dzisiaj, kurde, jest naprawdę na top na rynku, jeśli chodzi tu. No i też więcej właśnie ludzi, organizatorów, to bardziej się skupia właśnie na zorganizowaniu walk MMA. No i dlatego też, że tu też właśnie brakuje takich organizacji lub organizatorów, którzy by chcieli właśnie stworzyć jakąś organizację kickboxerską i na nowo gdzieś tu wskrzesić ten kickboxing i stworzyć jakąś fajną federację. Myślę, że jak najbardziej jest takie miejsce na mapie Polski, żeby taka mocna federacja mogła istnieć, bo tych zawodników jest na tyle, tak? I naprawdę prezentujemy bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o kickboxing, na arenie nawet międzynarodowej. Tak, oczywiście. Ja jestem sam czynnym zawodnikiem kadry narodowej od 12 lat bodajże. Także no, znam te środowisko, są młodzi zawodnicy, którzy wchodzą, tak samo też już startują na galach zawodowych, także naprawdę reprezentujemy wysoki poziom. Co zawody międzynarodowe, to naprawdę jesteśmy w pierwszej trójce, także to pokazuje, że naprawdę ten kickboxing u nas naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Dobra, kickboxing podsumowaliśmy, rok 2021 podsumowany. Słuchaj, 2022 rok, my mieliśmy okazję spotkać się na Wotorę czwórce. Jak ci się podobało, jak oceniasz tą organizację, bo to taka miejscowa zaraz obok ciebie? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o organizację Wotorę, to, że tak powiem, śledzę ją od samego początku, bo tak jak mówiłeś, ona tak naprawdę jest tak jakby tuż obok u mnie na podwórku.
Także no fajnie, że pozmieniały się troszkę te zasady, ta arena się troszkę pozmieniała, no wiadomo, bardziej brutalne to są te zasady, te soccer kiki, te stąpy, no ale no takie są reguły, takie są zasady. I trzeba według nich walczyć. Dokładnie. No i teraz jest informacja potwierdzona, że ty będziesz jednym z zawodników walczącym dla organizacji WOTORE. I powiem ci, twój debiut to będzie bardzo mocne starcie, bo w zasadzie powiedziałbym może, że rewanż, ale nie do końca rewanż, bo tak jak wspomniałeś o tych zasadach, nowe zasady. Bartosz Batra, wasz pojedynek. Wy się dobrze znacie. Chyba czekałeś na ten pojedynek. Tak, oczywiście, tak. Mój debiut to będzie dla organizacji WOTORE i to będzie właśnie debiut z Bartkiem Batrą, z czego się bardzo cieszę, bo gdzieś tam po cichu mogę powiedzieć, że gdzieś ja tam nawet podsuwałem pomysł właścicielom organizacji, żeby taki pojedynek stoczyć, bo mówię, gdzieś tam w głębi mnie mówić, że chciałbym wygrać z Bartkiem właśnie na zasadach właśnie w tym, w czym się specjalizujemy, stójkowych, na zasadach K1, Muay Thai, także w tym, czym jesteśmy najlepsi, dlatego cieszę się, że będę mógł stoczyć taki pojedynek i właśnie na gali WOTORE. Słuchaj, wy już mieliście okazję mierzyć się dla organizacji Genesis, która już no niestety nie przetrwała. No i tam daliście naprawdę bardzo mocny pojedynek. Co prawda były tylko zasady bokserskie na gołe ręce, natomiast no, bardzo mocny i bardzo wysoki poziom zaprezentowaliście. Jak z perspektywy czasu ty się zapatrujesz na tamto starcie? Jeśli chodzi o techniczny pojedynek, ja wiedziałem, że ten pojedynek będzie techniczny, ponieważ ja i Bartek jesteśmy technicznymi zawodnikami, doświadczonymi. I dlatego też ta walka wyglądała właśnie tak, że podobała się dla oka, widzom. Ja się zaopatrzyłem bardzo dobrze na ten pojedynek. Ja wiedziałem, co mam robić, po co tam wchodzę. No i weszłem i wygrałem. No dobrze, Bartek był trochę niezadowolony z tego werdyktu, tam troszeczkę było takich informacji, natomiast no, ty akurat w tym pojedynku zaprezentowałeś presję, zaprezentowałeś bardzo dobrą pracę na nogach, więc odnalazłeś się w tym no, doskonale, można powiedzieć. Teraz, tak jak mówimy, wchodzą nowe zasady, no i też wchodzi ten element dodatkowy, czyli troszeczkę parteru i troszeczkę brutalniejszych takich ulicznych zasad. Słuchaj, ja się czułem, jeśli chodzi o walkę na Genesis, ja się czułem bardzo dobrze, to Bartkowi po prostu nie leżała moja dyspozycja, że po prostu zmieniłem pozycję, przeszłem na Mańkuta. Ja wiedziałem o tym, że kurczę, coś tak przeczuwałem i dwa tygodnie przed galą mówię, zmienię, przejdę sobie na Mańkuta, bo oni pewnie, wiesz, zakładali sobie plan, że ja jestem ogólnie takim agresywnym zawodnikiem, prącym do przodu i dążącym do wymian i myśleli, że ta walka może się będzie tak toczyć. Aż tu nagle, wiesz, zmieniliśmy game plan. No i co? No i te zasady bokserskie, kurde, tak mi pasowała, ta walka mi tak odpowiadała, także no nie wiem, jaki tam Bartek mógł mieć jakiekolwiek spekulacje co do werdyktu, ponieważ, kurczę, ja z tej walki, kurde, nie miałem zero obrazów, delikatnie dwa tygodnie, dłonie obtuczone i tyle, a on wyglądał na serio po tej walce, wiesz, wrzucali wszędzie jego tam, kurde, takie memy, porozbijany, to wiesz, ja wiedziałem, że ta walka może tak wyglądać, ja też liczyłem się z tym, że albo ja, albo on będzie tak po prostu, no. I tyle, a teraz będą zasady WOTORE. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, chcę wrócić, żeby nam to nie umknęło. Powiem ci, dwa tygodnie przed samą galą zmieniać gameplan i zmieniać stójkę na Mańkuta, to jest też spore wyzwanie. No rozumiem, że to trenujesz, natomiast wiadomo, można zaskoczyć przeciwnika, ale mogło to się to obrócić przeciwko tobie. Tak, oczywiście, ale aczkolwiek gdzieś już dosyć długo mam taki bagaż doświadczeń, że gdzieś tą pozycję sobie dosyć często zmieniam w walkach. Gdzieś tam naprawdę ta zimna głowa tak zagrała. Po prostu podczas walki siadł ten game plan. Ja już po prostu wiedziałem gdzieś tam, kurde, i na tym balansie, jak zacząłem go przepuszczać, że Bartek nie potrafi się wstrzelić, to wiadomo, zawsze się wiąże ryzyko, że gdzieś tam może się game plan nie poukładać, ale zagrało po prostu, tak miało być i wyszło bardzo dobrze. A powiedz mi takie kluczowe elementy, bo to często też kibice może nie do końca wiedzą, tak? Natomiast no, kluczowe, jeśli chodzi o Mańkuta, to jest właśnie bicie tą lewą ręką i pilnowanie, żeby mieć swoją prawą nogę na zewnątrz, tak? Tak, oczywiście. No wiadomo, że jak
zawodnik praworęczny, który ma lewą rękę z przodu, a ja na przykład jak zmieniłem i przeszłem na Mańkuta prawa ręka, no to zawodnik, który boksuje lewą ręką, to nie zaczyna akcję lewą ręką, no zaczynamy od prawej ręki, nie? No ale gdzieś tam, Bartek, widziałem, że jeszcze się gdzieś tam pogubił, gdzieś tam próbował jakieś łokcie wkleić, ale co ja widziałem na filmikach, to co każdy łokieć to był gdzieś pruty w powietrze. No słuchaj, tak też czasami jest, że ta dyspozycja dnia albo faktycznie zaskoczony gameplanem, no nie jesteś w stanie tego zrealizować, co sobie zakładasz. Przejdźmy dalej. Nowe zasady, tak jak wspomniałem, troszeczkę tego parteru, co prawda aktywnego parteru, bo to też ważne. Jak ty się zapatrujesz? Czy też starasz się troszeczkę przygotowywać, jeśli chodzi o te aspekty? Bo wspominałeś, że gdzieś tam rozważasz mocno, czy nie wystartować w MMA na przykład. Tak, oczywiście, że gdzieś tam jakiś czas temu to chodziłem dosyć często tutaj na zajęcia do Maćka Browarskiego na MMA. Gdzieś tam przeplatałem to z brazylijskim i gdzieś tam nie jest mi to obce. Tutaj na macie cały czas zawodnicy, tutaj jak Paweł Hadasz, się przygotowywują do przyszłych walk, także gdzieś tutaj zawsze jest jakiś ten kontakt parterowy, jest z kim porobić, także gdzieś tam na pewno będę gotowy na tą opcję, na te zasady, także ja na pewno będę gotowy. Okej, czyli te aspekty, jeśli chodzi o party, jeśli chodzi o zapasy, to też sobie aplikujesz w trening. Wasz rewanż, ale tak jak ja wspomniałem, mi się wydaje, że to jest takie nowe starcie, bo faktycznie na waszych zasadach wy jesteście zawodnikami, którzy lubią kopać. Myślisz, że to tu będzie też taki czynnik, który może przeważyć, kto lepiej wejdzie w tą walkę? Może być tam jakiś czynnik, aczkolwiek ja i tak wiem, że kurde, Bartek nie jest mi w stanie niczym zagrozić. Ja znam go bardzo dobrze. No, on tak samo zna mnie bardzo dobrze, także ja jestem nakręcony bardziej na tą walkę. Chcę właśnie kopać się razem z nim, także naprawdę będzie rąbane, kopane, także ta walka to będzie hit roku, naprawdę. No, słuchaj, ja na to czekam, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne starcie. Słuchaj, zapytam cię jeszcze troszeczkę o twoją rodzimą dyscyplinę, czyli o kickboxing, bo Arek Wrzosek chyba w marcu będzie walczył rewanż. Jak zapatrujesz się na ten jego rewanżowy pojedynek? No oczywiście, no jeśli chodzi, to kurczę, sercem i duchem jestem za niego. No wiadomo, gdzieś tam dzięki niemu, temu spektakularnemu knockoutowi, to naprawdę kickboxing, jeśli chodzi o Polskę tutaj, to media zaczęły troszkę więcej pisać, gdzieś tam fajnie dźwignął ten rynek polski i ogólnie pokazał się jako Polak, że potrafi też znokautować legendę. No tak myślę, na pewno będzie miał ciężko, jeśli chodzi o ten rewanż, ale tak jak on to wypowiadał się, nie wychodzi tam za darmo, ale na pewno wyjdzie w pełni gotowy, będę trzymał kciuki po prostu, żeby zwyciężył. A jesteś zły troszeczkę na media, że właśnie one nie piszą albo nie mówią aż tak często o właśnie tym kickboxingu? A właśnie ci powiem jeszcze jakiś czas temu, właśnie jak była właśnie taki moment, gdzie Arek wrócił, wygrał tamte właśnie, to chwilę gdzieś tam media pisały, ale na przykład nie wszystkie media gdzieś tam się rozpisywały na ten temat, nie? Gdzieś tam wiadomo, więcej było przeplatanych tych, kurde, bardziej freakowych organizacji, gdzieś tam zasypywały tak, że na przykład mało było właśnie w mediach na temat o takim wyczynie, jakim zrobił Arek Brzusek. Słuchaj, ty zawsze powtarzasz, że nie chcesz prowadzić kariery, nie chcesz budować na ogórkach też tych wyzwań, no ale jak sam nawiązałeś do freak fightów, czy ty widziałbyś siebie w jakiejś takiej walce freakowej? Jeśli chodzi raczej o organizację, że jakbym dostał propozycję od nich, ale z jakimś zawodnikiem naprawdę sportowym, który gdzieś tam reprezentuje poziom, moglibyśmy naprawdę zrobić dobry pojedynek, no to czemu nie? Super. Słuchaj, zadam ci jeszcze ostatnie pytanie, a w zasadzie prośbę, bo wiadomo, że materiał musi się nieść, więc musisz jakieś, nie wiem, ostatnie słowa do kibiców i może do Bartka. My postaramy się też z Bartkiem złapać i zrobić jakiś wywiadzik, więc jakieś takie ostatnie słowa do Bartka. Pierwsze słowa do Bartka po ogłoszeniu waszego pojedynku. Siema Bartek, słyszałem, że wylatujesz do Tajlandii, także życzę ci ostrych przygotowań i mam nadzieję, że 29 kwietnia będziesz najlepszą wersją siebie. Dobra, my dziękujemy serdecznie. Na pewno się jeszcze zobaczymy w niejednym wywiadzie przed. No i życzę, żeby przygotowania przebiegły pomyślnie, bez żadnych kontuzji, żebyście mogli wejść do walki w topowej formie. W jakiej, czy będziecie mieć konkretną kategorię wagową, czy będą jakieś limity, jeśli chodzi o tą walkę?
Wiesz co, no my tam na pewno będziemy mieli jakiś umówiony limit wagowy. Ale to ja myślę tak w granicach od 65 do 70 kilo pewnie będzie. No właśnie tak myślałem, bo to chyba ostatnie walki chyba na Genezis mieliście w 65, tak? Tak, tak. Taka sama może będzie. Jak dla mnie to, nie, między nami to mi się wydaje, bez problemu się dogadamy. No to super, no to dobra. My czekamy na więcej informacji odnośnie pojedynku. Czekamy też na dokładne ogłoszenie, kiedy ten pojedynek będzie, bo mówimy, że to będzie na Wotorę 5, natomiast czekamy na potwierdzenie w jakiej lokalizacji. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich, a wy czekajcie na ten pojedynek. Pozdro.